Dzień dobry panowie, witam was. Bardzo mi miło porozmawiać tu z Poltkiem, z Jarkiem porozmawiamy sobie, bo panowie mnie tak zastanawia ta nasza determinacja w kierunku tych kursów, które organizujemy, bo myślę, że szybko to idzie pędem, coraz więcej ludzi jest zainteresowanych, a szczególnie dochodzą do mnie głosy o tym kursie takim imagoterapii dla własnych potrzeb. Ja mówiłem ci, Jarek, kiedyś, że właśnie te kursy profesjonalne hipnozy, one są dobre, ale my za dużo organizujemy i tyle naprodukujemy hipnoterapeutów, że nie będziemy mieli może sami co robić w przyszłości. A wiecie panowie, że ludzie oczekują tego, żebyśmy no właśnie dali ludziom, pacjentom narzędzie w ręce, bo chcą sami pracować z sobą. Na przykład Poldek zajął się produkcją tych płytek imagoterapii, gdzie prowadzi swoją tą sprzedaż, ze mną nagrane, bo nagrywał ze mną pod swoją firmą, jak... Leo Production. O, właśnie, sprzedaje to i dobrze. Tak samo jak wy tutaj, ja wiem, że nagraliście te książki nasze, moje, autohipnoza świadoma i nieświadoma, na e-booku one są sprzedawane, tak u ciebie. Tak, 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 teraz na e-booku. I to już jest tak, do przodu idą te nasze sprawy. Jesteśmy już w 2016 połowie, po połowie już jesteśmy, bo czerwiec kończy się nam już. Wakacje. Później znowu Daniłow przyjeżdża we wrześniu. Mamy spotkanie. O, ja się rozgadałem. No a jak ty myślisz, Poldek, z tymi płytkami? Daleko jesteśmy? Ja myślę, że tak, już mamy trochę tego wydanego. Myślę, że to będzie fajna rzecz na 2016 rok. No, będą dalsze też robione w niedługim czasie. Myślę, że... No, żebym ja miał tylko tutaj, żeby dogrywać to. No te płytki my robimy zupełnie z innym scenariuszem, bo one teraz są... Nie, to są zupełnie inne już płyty, zupełnie tam inaczej. To była autohipnoza, ona dalej aktualna jest i dalej polecam to pacjentom, a to jest typowo imagoterapia. Typowo imagoterapia, to jest zupełnie na czym innym się opiera, więc myślę, że to będzie fajna nowość jest. Nie, no ja scenariusz nawet ten zmieniłem tam, kodowanie, programowanie, które jest, no, każdy dzień to nowe doświadczenia, tak? Cały czas, tak. Każdy dzień to doświadczamy, one muszą być lepsze. Ty teraz jesteś na etapie już trzeciej książki czytania, tak? Tak. I myślę, że całą bibliotekę twoją uda się przenieść do aplikacji. Aplikacje. No bo te dwie już to jest w stronę i pacjentów, i osoby, które są, chcą się zapoznać z tymi wszystkimi metodami, dlatego że no jest czasami też ciekawi posłuchać osoby, która czyta, niekoniecznie samemu czytać, bo to też inny jest odbiór. Można przeczytać samemu, można posłuchać i w ten sposób jest inaczej też. No, Poldo, ty wiesz, że dzisiaj ludzie są wygodni, wszyscy. Wygodni, ale to nie musimy to wygodnictwem nazywać, można to niejako uznawać, ale... Nie no, ja nazywam już wygodne moje życie, bo wiesz, mi się też nie chce już czytać. Kiedyś to człowiek chyba, nie wiem, czy musiał czytać... Bo czytanie myślę, że zajmuje czas, a tu niejako można jechać samochodem, można słuchać książki. O, tak? Właśnie, a można i wieczorem położyć i słuchać książki. W przypadku tych książek, no. Jednak wcześniej zwróciłbym uwagę, że niektóre fragmenty, które są, które przekazują, jak się seans prowadzi, to wolałbym poza samochodem słuchać, bo... Ja, co może usnąć, tak? Wiesz, ja pamiętam, mówiła mi pani, która autohipnozę, wiesz, słuchała, musisz pamiętać, żeby tam pisało, żeby nie słuchać w samochodzie. Nie, to jest tam, bo jest tak, zabezpieczenie jest, żeby... Znaczy zabezpieczenie jest, zabezpieczenia nigdy nie ma, tylko że jest informacja, żeby... No, żeby zabezpieczenie nie... też dajesz przed nagrywaniem, wiem o tym, no. Przegrywać nie można, tak, musi być, kodowane, no to dobrze, no bo
bo tak jakby tak przegrywało się, to wiesz, traci to skanowanie na mocy. A pani opisywała, wiesz, to kilka lat temu, mówi, jak jechała samochodem i włączyła sobie tą imagoterapię, bo ona jest taka, wiesz, do słuchania, bardzo odpływa się przy niej. No to, no wiesz, jedzie się samochodem, szum silnika, a jeszcze wiesz, wycieraczki jak pracują i tu człowiek skupia się na tym, zasypiasz i ona w pewnym sensie widzi siebie, jakby siedziała na samochodzie, tak patrzy, te pola, łąki, bo o których ja mówię, ona już tam uniosła się swoją podświadomością, wyobraźnią na dach samochodu. I w pewnym momencie skojarzyła sobie, a gdzie moja kierownica? I tak się wystraszyła, widząc siebie na dachu, no widząc siebie jakby w powietrzu, ja mówię na dachu, bo widzi ten horyzont tego lata pięknego, które jedzie, no i wystraszona nagle czuje, znajduje się już za kierownicą. No czyli ja, no na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że tak. Ta pani odpłynęła myślami, mogłaby spodobać wypadek, aż noga, droga była prosta, ciało ma swoją pamięć, czyli kierowało tym samochodem, trzymając kierownicę dalej, ale gdyby dalej odpłynęła, no to cóż, no drzewo, gleba zaliczona by była totalnie. To są tak zwane panowie hipnozy komunikacyjne nazywają się. Mówi się, że zasnął za kierownicą. No, zasnąć to już człowiek musi bardzo być znużony. To jest stan relaksu, odpłynięcia, stan alfa, teta i odpływamy myślami i to jest właśnie ta hipnoza komunikacyjna. Bo żeby zasnąć, no to dobrze było na tej kanapie położyć, albo ta wygodną pozycję, a za samochodem nie ma wygodnej pozycji. Tak, mówiliśmy jeszcze, proszę Państwa, o czym? O tych kursach. Bo teraz idą te kursy, nasze profesjonalne kursy hipnozy, hipnoterapii dla lekarzy, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów, służby medycznej, pedagogów to są i osób zainteresowanych, szczególnie bioterapeuci, różnego inne terapeuci, którzy zajmują się nawet metodą Reiki czy innymi tam rehabilitacją, no to dobrze jest poznać pracę z podświadomością. Z naszą wyobraźnią, jak Einstein określił, nasza nieświadomość, jest to wyobraźnia, 90% naszego umysłu, którą jest wyobraźnia. No i osoba poddająca się takiej terapii, czyli po naszych kursach nie znaczy, że wszyscy mają być hipnoterapeutami, ale dobrze, jak bioterapeuta nawet pozna metody pracy z podświadomością wyobraźnią, to łatwiej mu przeprowadzić. Wie, jak to działa. I... Ty jesteś bioterapeutą, powiedz, na ile ci pomaga ta praca? Z... To znaczy, tak, ta praca, bo już jakiś czas współpracujemy, pozwala mi łatwiej podejść do każdego klienta czy pacjenta, ponieważ wiem, ustalamy razem, jak umysł można wyciszyć, jak szybciej można doprowadzić do równowagi i umysłu i ciała, tak? Więc znajomość nieświadomości pozwala szybciej przywrócić tą równowagę. Teraz jak w czerwcu, bo jak teraz był Daniło 20 czerwca u nas w tym miesiącu, no i była rozmowa, pani bioterapeutka mówi, ona stosuje metodę Reiki i mówi, jak wprowadziła. To znaczy, wiadomo, że niektórzy spontanicznie wchodzą w trans, ludzie. Nie trzeba tutaj dużych sugestii, żeby wszedł, zawsze ręce przyłożył, tam mówi światło tak i tak dalej, osoba odpływa. No i mówi, tak była ta jej podopieczna, osoba poddana bioterapii, potem zdenerwowana, ponieważ ona tak odpłynęła fajnie do swojego dzieciństwa, do przedszkola, do szkoły i tam widziała siebie gdzieś w szkole, gdzie się bawi z koleżankami, w skakanki takie o ten i bawi się i ona tam zaczyna upominać się o coś, o skakankę czy o co, oddaj mi Kaśka, Baśka i tam się w trakcie seansu zaczyna mówić. No i ta bioterapeutka wystraszona, co się stało, co zwariowałaś i zaczyna ją wybudzać, szarpać, a tam mówi, czego chcesz na mnie, bo ja się do tego, mówi,
była zdenerwowana nawet, bo tak jej było przyjemnie wspomnieć to dzieciństwo, ona weszła tak głęboko, wiesz, w ten trans, że to było, no tak, i mówi, że no zrobiła gafę, no bo mówi, nie powinna tak postąpić, bo gdyby inaczej, to fajnie by było, żeby ona odbudowała w niej to poczucie radości, szczęścia, zadowolenia, ciepła tego miejsca, szkoły, gdzie ona się dobrze czuła w tej szkole, a ona nie umiała postąpić dalej. A wystarczyło tylko za rękę złapać człowieka, czy do tego, i mówić do niego, o widzisz, fajno jest, czy że czujesz się dobrze. I to dobrze trzeba by było wprowadzić człowieka, żeby on rzeczywiście czuł się naładowany w trakcie seansu nie tylko tą bioenergią, ale energią mentalną, również i duchową. Bo umysł potrafi z takich miejsc, pomnień ciekawych, doładować się. Możesz powrotem przywrócić to pojęcie szczęścia, radości, czego obecnie w życiu brakuje. Ale to tak samo i druga opowiadała bioterapeutka, ona mówi, reiki stosuje, że tamto też opowiadał mu podobny przypadek, gdzie wprowadziła w taki stan i tam na przykład ta osoba widziała siebie na pięknej plaży, czuje jak fajnie, tam roste, ona podaje tą energię, przykłada jej na głowę, dotyka głowy, ciała i ta czuje jak fajnie, rozleniwia się, woda przepływa, odpływa, ona się rozluźnia i tak fajnie się śmieje, zaczyna, bo w trakcie seansu takiego zaczynają wyzwalać się człowieka blokady. I na przykład jak ktoś kiedyś kogoś krytykowano, co tam, co idioto się śmiejesz i tak dalej, to cały czas powtarzane słowa, no nie chcę nic być idiotą, prawda? Albo czego płaczesz, czemu tego, i wtedy te blokady mentalne odblokowują się na poziomie również energetycznym i ta osoba zaczyna płakać, albo zaczyna histeryzować, albo zaczyna śmiać się, tak jak bywa u mnie po tym. No i akurat tamta bioterapeutka, jak robi, wyrównywała energię, to ta osoba zaczęła śmiać się, tak rychotać się zaczęła, że tamta się bioterapeutka zdenerwowała, zaczęła mówić, czemu się ze mnie śmiejesz, i w ogóle mu uważała, że to ona z niej się śmieje. I mówi, no gdyby wiedziała, że może w tym czasie, bo tamta jej opowiedziała, mówi, ja siebie widziałam na tej pięknej plaży, jak umywam się, to tego i te, i ten śmiech, ten śmiech taki, wiesz, żeby oglądać, ja często mówię na zbiorach seansach, o widzisz się w dzieciństwie, oglądasz Flipa i Flapa na przykład i wtedy zaczynają ludzie się śmiać, albo Jasia Fasolę, oglądać, bo Jasia Fasolę na przykład. I dzisiaj bym mu powiedzieć, że ogląda Jasia Fasolę. No to co, Leopold, Jasia Fasola, musimy robić te seansy i magoterapii. Ty z Jarkiem już zaczęliście, no mówię, organizować, bo na swojej stronie masz też informacje tak. o tym, bo te profesjonalne kursy swoją drogą, także nie odrzucam tutaj. Jeżeli to nie odrzucamy, ale tu jest jednak dla osób, które bardziej chcą sobie pomóc i dla siebie, dla własnego samopoczucia, dla własnej, żeby podnieść swoją wartość i w szkole. No tu biznes jest, radzenie sobie w życiu. Rodzina, czy zapotrzebowanie na pewno jest duże, tylko że do tej pory większość tych ludzi nie miała skąd tego czerpać, tak? Oni tylko szukają i czekają na to. No i jeszcze dodatkowo tak naprawdę nie wiedzą, tak, w jaki sposób na to wykorzystywać, dlatego to jest właśnie. Informacja jest ważna tutaj, żeby doszedł do nich. No bo tu na temat, wiem, że chcesz, będziesz rozmawiał z doktorem Daniłowem, ale tu o sprawach tylko kursu profesjonalnego hipnozy, bo i tak on będzie istniał, dopóki będzie tu Daniłow przyjeżdżał. On nie może częściej przyjeżdżać jak 4 razy do roku i tak to jest dużo dla niego, bo to jednak 2000 kilometrów, 2000 kilometrów jechać tu, no to na te. A tak w międzyczasie organizujemy dla pacjentów, którzy są u nas, pytają o te kursy, spotkania i to takie. No to myślę, że to jest samodoskonalenia. To jest to,
ten kurs Duma, który nazywamy, bo wcześniej nazywaliśmy doskonały umysł metodą autohipnozy, a teraz będzie to za pomocą imagoterapii. Bo imagoterapia jest praca z wyobraźnią. Autohipnoza jest słuchanie tego, co jest auto, umawia nas. A my tu musimy uruchomić proces wyobrażeń, bo wprowadzając się w trans hipnotyczny, musimy wiedzieć, że ten stan składa się z kilku składników, czyli relaksacja, odprężenie, rozluźnienie, wizualizacja, medytacja. No i ta przede wszystkim chodzi o tą wizualizację twórczą. No bo można by było tworzyć swoje wyobraźnie ten obraz doskonałego sukcesu, do którego dążymy. Nic nie masz tak doskonałego, ale chociażby wizję tego, jak możemy rozwiązywać swoje problemy w biznesie, w życiu, w rodzinie, w czym jeszcze, sukces pracy zawodowej i tak dalej. No wszyscy dążymy do tego doskonalenia i to, co Polny mówi, samo doskonalenie. I to myślę, że to jest nie tylko dla młodych ludzi, to jest dla każdego tak naprawdę w każdym wieku, bo w każdym wieku potrzebujemy samodoskonalenia, nawet do śmierci. Myślę, że każdy się uczy i każdy człowiek poznaje nowe rzeczy i to myślę, że każdemu to może pomóc dosyć znacznie w życiu. Tak, dlatego, bo jeżeli bierzemy pod uwagę, że to, że ludzie nie odnoszą sukcesu, to są pewne blokady, pewne stresy, pewne sytuacje odłożone w ciągu jakiegoś etapu życia. To te wizualizacje, te myślokształty, które tworzymy pozytywne, dzięki płytkom albo dzięki tym aplikacjom, pozwalają, że ten człowiek już zaczyna rozumieć siebie, w jaki sposób mieć na siebie wpływ, tak? Czyli on wie, że może coś zmienić, a wtedy na kursie możemy już jakiś bardziej spokojny, jest oczyszczony, szybciej te nowe informacje o sukcesie przyjmie jako własne. To jest tak, odbudowa jest możliwa, kiedy umysł już jest spokojniejszy. No, ja często powtarzam w moich seansach, że ciągle pracujemy nad sobą. Poldek mówi, że trzeba, że zawsze można się uczyć. No, można się uczyć, oby nie na swoich błędach. Można się uczyć do końca życia. Oczywiście, że tak. Najbardziej są kosztowne własne błędy. Oj, kosztują własne błędy. Kosztują własne błędy i to jest chyba najgorszy sposób na poznawanie świata. Ale nawet naukowcy pisali, że człowiek ma tendencję uczenia się własnych błędów. Tak, tylko że błędy czasami mogą doprowadzić do takiej rozbiórki wewnętrznej człowieka, że sobie potem nie da rady. Dlatego... Ale to są stereotypy, co mówisz na własnym błędzie, bo kiedyś nie mieliśmy tyle materiałów, możliwości. Tak, no oczywiście, że miał do tego. Dlatego nie musisz już tego uczyć, czyli na pierwsze robić, prawda? Nie musisz książki przypisywać, możesz ją zeskanować. Oczywiście, że tak. Ktoś to przeżył i ktoś to przekazał drugiej osobie. No tak, osobie, ale masz i tu tyle możliwości. Nie trzeba powtarzać czyjś. Ale zauważ, to wynika z rozwoju świadomości, że młody człowiek po maturze albo który chce poznawać świat, on nie słucha rodziców. A może chce udowodnić komuś innemu, że on dokona czegoś, co... A wychodzi na to, że rodzice mają rację. Później. Dobrze. Cieszę się, że Polin mówi o tym, że można w każdym wieku zmienić swoje życie. Można. Ja jeszcze ludzi nawet popieram, którzy są doskonałymi, nawet będą fachowcami, mogli być wcześniej nieprawymi ludźmi, ale zmienia, bo widzisz, że to jest coś, co ode mnie zależy. To tylko zależy od nas samych i to myślę, że sama zmiana człowieka to jest proces, który nie musi trwać. To jest kwestia tylko i wyłącznie naszego zaangażowania w to. O to chodzi, bo gdybyśmy się nie zmieniali, to nie byłoby postępu edukacyjnego. To byśmy byli ciągle w pierwszej klasie. Ale tak się mówi, że zły zostanie złym, dobry zostanie dobrym. Dlatego to są błędne spostrzeżenia. Dlatego w każdym momencie życia można
się oczywiście zmieni. Do mnie ludzie przychodzą po to, żeby zmienić coś. Sam fakt uświadomienia, że idę tą drogą i ta droga jest krzywa. No tyle docierpiałem się. No wyobraźmy sobie polną drogą. Nie ma nikogo. Idę dalej, przychodzę jedną wioskę, drugą, spotykam kogoś na drodze. Panie, czy ja dobrze idę? Nie, nie, panie, trzeba wrócić z powrotem przez las i przejść tam. Boże, a ja tyle namęczyłem się idąc tą drogą. I dobrze pytać, drodzy, uświadamiać sobie, a jak nie pytasz, no to błądzisz. Ludzie przychodzą do nas pytać. Ja podam jeszcze taki przykład, bo ostatnio miałem pana, który przyszedł, mówi, że no w takim wieku już troszkę podeszłym, 78 lat, no i mówi, że chciał odrzucić papierosy, bo tak mu się to już przeszkadza, mówi, a tym bardziej, wie pan, ja już tak czuję, że jakiś czas niedługo odejdę z tego życia, bo już takie mam odczucie. I nie chciałbym umierać w ręku z papierosem, czy w ustach z papierosem, mówi do tego. Ale mówi, jak pan to lubi, to co, czemu to pozbywać się tego? Bo on mówi, że tak lubi palić to, bo palił od 18 roku życia, czy od 15 nawet powiedział. Ale pozwól, no i mówi, że tego, ja mówię, no a co pana tak, ma pan motywację jakąś oprócz tego, że pan chce? A on mówi, no wiem taką, że jak będę umierał, to odejdę bez papierosa, to wiem, że w następnym cieleniu, kiedy przyjdę, to nie będę miał problemu z tym, co już zostawiłem w tym życiu. I na pewno, jeżeli w tym życiu kończysz czymś, to nie przenoszę dalej na... I to jest prawda, bo każdy dzień, każde nasze życie to jest jak każdy dzień. Jeżeli dzisiaj jest postanowienie, ludzie postanawiają sobie, zbliża się koniec roku, mówią, koniec, z papierosami nie palę, ale utrzymaj silną wolę i rozrób to, bo mamy postanowienia pewne i takie postanowienia muszą być no, konsekwentne, postanowienie silnej woli. No z tą wolą jest, prawda, żeby ta siła, żeby ta silna wola nie była słabą wolą, prawda? Ale tą wolę warto wtedy na tym zatrzymać, jakby ugruntować. Dlatego mówią, że wtedy warto pracować z kalendarzem, czyli do ciebie jak szybko Jarku, zejść. Prawda jest taka, odwrotnie, że warto pracować z naszymi płytkami i magoterapii. Warto słuchać i czytać moje książki, którą napisaliśmy. Albo słuchać. Słuchać już, tak? Słuchać, czytać. No i ta imagoterapia pomaga zmienić swoje życie. Poczucie swojej wartości, pewności, odwagi, zadowolenia. Uwolnić z blokad traumatycznych przeżyć i wybaczenie. To też jest płytka. No, wybaczenie bardzo taka... Bardzo jest popularne. Bo... Wybaczenie, nie wybaczenie, bo nie wybaczamy ludziom, dlatego to... No, nosimy tą zadrę w sobie takiego właśnie charakteru, bo ja jestem ja, nie wybaczam nikomu, nie, to sobie nie wybaczysz, komu ty możesz Może to przenieść dalej, to jest ty. Przenosisz na swoje dzieci tą złość, wybaczyć, trudno, życie jest życie. No, na relaks, odprężenie, bo ja wymienię te nagrania, na relaks, na naukę, koncentrację, pamięć, naukę języków obcych, bo ty pamiętasz, że masz 10 tych płytek nagranych ze mną. Naukę języków obcych, mówimy szczególnie o angielskim, niemieckim, francuskim to język. Na wzmocnienie potencji seksualnych dla mężczyzn no, ostatnio tak, nagraliśmy tak, tak. też. I tu na, też jest dla kontaktu dzieci z dorosłymi na poprawę. A dla dzieci też, tak mamy dla dzieci, nagrane. Żeby miało lepszy kontakt z rodzicami, żeby wzmocnić ten kontakt z rodzicami. Na redukcję wagi, to jest tutaj tak zwane potocznie określając odchudzanie, pozbywanie się nadwagi. Dla kobiet w ciąży ta imagoterapia też jest, to są indukcje porodu i tak dalej, donoszenia dziecka i myśleniu pozytywnym o tej przyszłości. Na rozwiązanie związków partnerskich i małżeńskich, to wybaczanie, co mówiłeś, tak, mamy.
No i, no i te płytki będą dostępne za niedługo też, też na formie aplikacji, tak? Na iPhone'a, na iPada. I to myślę, że no to już na twojej stronie to umieszczę. Tak, będzie informacja na Kaczorowski Info. Aha, na Kaczorowski Info. Bo na Kaczorowski Info tak, informacja, ale tam jest blok dyskusyjny na Kaczorowski Info. Bo mamy Kaczorowski, strona kaczorowski.info.pl strona i tam mamy te dostępne strony i te wasze czytanie książki. Akurat jest okazja teraz. Pan magister Jarosław Filipek czyta moją książkę. Tak, żeby państwo wiedzieliście, że to właśnie ten pan czyta książkę, ten pan wydaje. Po tylu latach mogę te książki chyba czuję, dlatego mogę je łatwiej przekazać. No po tylu latach, no po tyle lat już. Od wydania pierwszej książki od 2002 roku Hipnoza i sen, to już minęło ile? Mamy 14 lat, bo ona w kwietniu była wydana 2001. Myślę, że kupę czasu to już jest. No to co panowie, myślę, brać się do roboty i działać, silną energię dawać, tu stworzymy i do roboty. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję.